Szanowni Państwo, pewne epoka za nami i wchodzimy w kolejną epokę, stąd propozycja, by przedyskutować z mieszkańcami, z osobami, które na co dzień angażują się w prace analityczne tego, jak Opole powinno wyglądać w 2030 roku, jakie jest Opole naszych marzeń, w którym kierunku chcielibyśmy zmieniać. Dotychczasowa strategia miasta Opola w zasadzie się wypełniła. Udało się zrealizować wiele ambitnych planów. Miasto w czasie poprzedniej strategii miasta Opola uległo wielu pozytywnym zmianom. Dzisiaj jesteśmy miastem akademickim, miastem przemysłowym, miastem o niskim bezrobociu, a jednocześnie miastem, w którym więcej jest osób w wieku 65+, niż w wieku plus do 18 roku życia. To są wszystko zjawiska, które w ostatnich latach się nasilały, występowały z większą siłą, bądź też się po prostu pojawiały. Stąd uznaliśmy dobry moment, żeby w takim szerokim gronie popracować nad opracowaniem strategii Opola, rozwoju miasta Opola do roku 2030. Na pewno też zmienią się zasady finansowania, choćby jeżeli chodzi o fundusze europejskie. Mamy też nowe Opole, mamy nowych mieszkańców, warto też z nimi przedyskutować i zaplanować to, jak miasto się miałoby do 2030 roku rozwijać. Stąd nasza decyzja, wcześniej też zgoda radnych na to, żeby takie prace nad strategią miasta Opola prowadzić. Wcześniej w ostatnich paru miesiącach prowadziliśmy prace związane z przygotowywaniem, zbieraniem materiałów, pozyskiwaniem różnych analiz, a dzisiaj chcielibyśmy rozpocząć prace związane już z dyskusją, rozmową, dialogiem, spotkaniami z mieszkańcami nad strategią, którą potem finalnie powinna przyjąć w postaci uchwały miasta Rada Miasta Opola. Czy uda się to zrobić jesienią, czy uda się po wyborach, zobaczymy. Nie spieszymy się, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby wypracować dobry dokument, który przez kilka kolejnych lat będzie dla nas taką mapą drogową do tego, w jakim kierunku zmierzać, w jakim kierunku się rozwijać. Plan pracy czy sposób pracy nad dokumentem będzie oparty przede wszystkim o szerokie konsultacje, dyskusje z mieszkańcami. Jeżeli macie Państwo również pomysły na to, jak włączyć mieszkańców do dyskusji, jeżeli chcecie wykorzystać swoje media, w których pracujecie, do tego, żeby być elementem współpracy, pisania, dyskusji nad strategią Opola na 2030. Jesteśmy bardzo otwarci. Zaczniemy od tego, że powołamy takie zespoły robocze, zespoły składające się z różnych osób zajmujących się daną tematyką. Tych zespołów będzie 10. Będzie zespół, który będzie zajmował się obywatelskim Opolem, czyli społeczeństwem obywatelskim. Będzie zespół, który zajmie się sportem i turystyką. Będzie zespół poświęcony infrastrukturze, autobusom i rowerom, czyli transport zbiorowy i ścieżki rowerowe. Będzie zespół zajmujący się relacjami z biznesem i również innowacjami, współpracą z nauką wyższą, ale też bardzo ważny zespół dotyczący polityki społecznej, polityki senioralnej, rodziny, polityki prorodzinnej, zdrowia, miejskiej oświacie osobny zespół, planowaniu przestrzennym i architekturze, bo tu też wiele zmian, wiele wyzwań. Miasto w ostatnich latach się bardzo dynamicznie zmieniało, więc teraz warto uporządkować pewne trendy, też zastanowić się nad tym, jak miasto powinno w przyszłości wyglądać, na co stawiać, czy na nowoczesność, czy na jakiś dialog z budynkami średniowiecznymi. Więc to są tematy, o których oczywiście można porozmawiać. Bardzo ważny temat związany z terenami zielonymi i ochroną środowiska, kultura i promocja i wreszcie smart administracja. Bardzo ważny temat o to, jak sprawić, żeby publiczne usługi, te wykonywane przez samorząd, były lepsze, bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców, łatwiej dostępne. Oprócz oczywiście tych zespołów będziemy również spotykać się z mieszkańcami, będziemy w poszczególnych dzielnicach, będziemy jeszcze informować o tym, gdzie, jakie spotkania. Powołamy też zespół ekspercki, ale tak jak mówię, stawiamy na obywatelską strategię. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej przedyskutować wniosków te z samymi mieszkańcami. Prace organizacyjnie prowadzić będzie Wydział do Spraw Europejskich, który przez ostatnie miesiące też te rzeczy przygotował. Pani Naczelnik, jeżeli coś jest istotnego, proszę również dodać, dopowiedzieć.
żeby powiedzieć też Państwu, jak będą wyglądać te prace. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, chciałabym powiedzieć, że przeanalizowaliśmy sobie strategię miast i w Polsce, i w Europie. I tak naprawdę chcemy pójść właśnie w takim kierunku, żeby strategia sama w sobie była bardzo nowoczesna w formie, ale ambitna w celach. Kiedy popatrzycie Państwo na strategię Gdańska, Katowic, Wrocławia, one są nowoczesne, one są mniejsze objętości, bardziej skoncentrowane na mieszkańcu, z językiem takim nastawionym na dobry odbiór i nam też na tym zależy. Podobnie ze strategiami Berlina czy Pragi. Zależy nam na tym, żeby odejść od takich wielostronicowych, grubych dokumentów, a przejść na nowoczesną formę, taką, po którą i mieszkaniec, i przedsiębiorca, i inwestor, i student będzie chciał sięgnąć. Czyli nowoczesna w formie, a ambitna w celach i przede wszystkim, tak jak pan prezydent powiedział, z mieszkańcami i dla mieszkańców. Te prace właśnie chcemy zorganizować w taki sposób, aby w jak najszerszy sposób włączyć zróżnicowane środowiska społeczno-gospodarcze. Od przedsiębiorców, po mieszkańców, studentów, przedstawicieli różnych środowisk, czyli wspólnie tworzyć wizję, postawić sobie ambitne i mądre cele tak, aby sformułować bardzo mądry dokument w perspektywie do 2030. Czyli nie chodzi nam tyle, żeby budować sam dokument, ale żeby stworzyć wizję, odważną, dobrą wizję miasta w 2030 roku.